Facet wykonuje swój pierwszy skok w życiu ze spadochronem. Oczywiście jest po szkoleniu, po instruktażu, wie, że ma dwa spadochrony, wie, że gdyby coś się stało, ma odpowiednie linki. Pierwszy skok, wyskakuje w odpowiednim czasie, łapie za linkę, chwyta, a linka zostaje mu w ręce. Leci w powietrzu i mówi, kurczę, nie otworzył się. Ha, a przecież mam jeszcze zapasowy. Sięga pod siebie, szarpie z całej siły i zostaje mu druga linka w ręce. Mówi, no teraz już mamy problem. Leci koło tej ziemi, ale patrzy z dołu, z ziemi leci jakiś gość w takim pięknym kombinezonie pomarańczowym i mówi do niego w powietrzu, mówi, przepraszam, czy pan być może naprawia spadochrony? Nie, ja instaluję piece gazowe. Za matematyczny cios zadam typowo lingwistyczną zemstę. Co oznacza słowo w języku hiszpańskim cirujano? Otóż słowo cirujano oznacza w języku hiszpańskim chirurga. Wiem, dlatego że uczyłem się hiszpańskiego. Dla następnego zaproszonego gościa mam zagadkę, aby przetłumaczył zdanie, komu... Drugie pytanie, jeżeli nie uda mu się odpowiedzieć na pierwsze, a zakładam, że nie, to myślę, że dobrze by było, żeby nam powiedział, czy nadal pracowałby w szkole, gdyby trafił 2 miliony w totolotka. Od razu odpowiem, ja bym nie pracował. Zostawiłbym taką piękną, brązową tablicę wmurowaną obok Sienkiewicza. Tu żył, dobrze się bawił, cieszył i pracował Maciej Baranowski. Z pozdrowieniami z Bahamów. Czy zostanie nauczycielem to raczej przypadek, czy powołanie? Decyzja nie była podjęta na samym początku o wyboru drogi życiowej, dlatego że studiowałem na Wydziale Matematyki w grupie metody numerycznej programowanie, także raczej moim marzeniem było zostać programistą. Ale na mojej drodze podczas studiowania spotkałem profesora Strykowskiego z katedry pedagogiki i potem później panią doktor Jadwigę Sierocką z Wydziału Zakładu Dydaktyki Matematyki. Ci ludzie jakoś tak na mnie wpłynęli bardzo pozytywnie, mówią, panie Macieju, pan ma talent w tym kierunku, proszę iść do szkoły i albo uczyć na uczelni, albo przekazywać swoją wiedzę w sposób, jaki pan to czyni w szkole. I tak w sumie poszedłem na praktyki, bo akurat taka sytuacja była, że praktyki były wówczas obowiązkowe po trzecim roku w szkole podstawowej w Poznaniu. Po czwartym roku w szkole średniej wybrałem sobie mojego Sienkiewicza, bo mi było tu najpraktyczniej, najwygodniej. I podczas tych praktyk przekonałem się, że to, co mówię, w sposób bardzo skuteczny dociera do młodzieży. Na dodatek ta robota zaczęła mi się po prostu zwyczajnie podobać. No i stwierdziłem, że jeżeli będzie tu wolny etat, to będę tu pracował. Poza tym już anegdotycznie wspomnę tylko fakt, że kiedyś moja pani profesor od matematyki, pani profesor Ludmiła Fijałkowska, powiedziała mi kiedyś, Baranosiu, a powiedz, no co ty będziesz w życiu robił? A ja co będę robił? Pójdę sobie na matematykę, będę studiował matematykę. Matematykę będziesz studiował. I cóż dalej będziesz robił po tej matematyce? No jak co będę robił? Pani pójdzie na emeryturę, ja zajmę pani miejsce. Przecież po skończeniu studiów, rok później, zająłem miejsce pani profesor Ludmiły Fijałkowskiej. Tkwię tutaj 20 lat. A czy ma pan jakieś specjalne sposoby na opornych uczniów? Oczywiście. Oporność może się wyrażać w wielu aspektach. Może być uczeń na przykład niegrzeczny. Ucznia niegrzecznego traktuje w sposób bardzo grzeczny. Sprawdza mu na przykład zadanie domowe pół zeszytu wstecz. Potem sprawdza mu jeszcze zeszyt. Zazwyczaj nie ma tam notatek, więc wstawiam kolejną jedynkę.
i zostawiam go w błogim oczekiwaniu na dalszą część. Uczeń zaczyna się niepokoić, denerwować, przychodzi do mnie i mówi: wie pan, ja już będę grzeczny. Ja wie, bardzo mnie to cieszy. To może byś zrobił to dodatkowe zadanie, napisał. No i wówczas uczeń pisze takie dodatkowe zadanie, wykazuje się aktywnością, zaczyna uczestniczyć w lekcji, daje mu dobrą ocenę za aktywność, wymazuje mu za brak zadań domowych, ponieważ je uzupełnił, biorę go do odpowiedzi, uczeń jest oczywiście już przygotowany, otrzymuje kolejną ocenę i tak żyjemy sobie w przyjaźni do samej matury. Czy jest jakiś uczeń, który pozytywnie albo negatywnie zapadł panu w pamięć? Jest kilku takich uczniów. Jeden z nich to Krzysiu Górnisiewicz, bardzo wybitny uczeń, z którym miałem zajęcia dodatkowe. Na studniówce zrobiłem sobie z nim zdjęcie, zresztą ze wspomnianą już pani profesor Fiałkowską również. Powiedziałem, że mówię, chodź Lusia, staniemy tu koło tego chłopaka, ponieważ on będzie najlepszym z nas. No i facet jest dzisiaj doktorem matematyki, także to jest niewątpliwy sukces. Edyta Nowińska, którą doskonale pamiętam, również doktor matematyki w Zakładzie Dydaktyki, z którą dość często się kontaktuję mailowo. Pamiętam jej zawsze takie dobre rady, które jej wysyłałem do Osnabriku, kiedy już chciała rezygnować. Miała takie chwile zwątpienia. Naprawdę, spotkałem ją ostatnio w uniwersytecie. Bardzo świetny naukowiec. Z ostatnich uczniów, których pamiętam bardzo dobrze, to kolega Sadowski, który napisał 100 na 100 podstawę i 100 na 100 rozszerzenie. Mało tego powiem, że poprosiłem kiedyś dyrektora Suchorskiego, żeby pisał tą próbę maturalną w drugiej klasie będąc już. On, Adam Ścięga i jeszcze pamiętam wtedy, poszli i napisali. Mieli pierwszy i drugi wynik na wszystkich zdających, a byli w drugiej klasie. No i ostatnio takim uczniem, którego darzę szczególnym szacunkiem i zresztą lubię z nim rozmawiać, jest niejaki Mateusz Skiba, chyba znany bliżej pani redaktor. Owszem. A czy ma pan w planach wprowadzenie oprócz fotela jeszcze jakieś udogodnień do swojej klasy? Tak, myślę, że wprowadzę hamak dodatkowo, ponieważ mamy tak długie rady pedagogiczne, że nie opłaca mi się wracać we wtorek do domu. Więc na tym hamaku przekimam sobie o godzinie 20:19, jak się kończy rada, a rady są praktycznie co wtorek. Postaram się wykorzystać ten hamak, wyśpię się, no i taką malutką kabinę prysznicową w szafie tam we wnęce zamontuję, żeby dbać również o higienę. To są takie plany na najbliższy czas oczywiście, ponieważ szkoła jak zwykle nie ma pieniędzy, sfinansuje z własnych środków. Jakim był pan nastolatkiem? Szczupłym. Pamiętam, proszę Państwa, dlatego, że moja nadwaga niestety budzi mój poważny niepokój. Pamiętam jako bardzo piękną cechę moją szczupłość i sylwetkę. Wynikało to też z tego pewnie, że nieustająco grałem w piłkę albo w piłkę koszykową, albo w piłkę siatkową, albo jeszcze w nożną, a wcześniej jeszcze w ręczną. Warunki fizyczne mi pozwalały, przy wadze około 80 kg, miałem 190 cm wzrostu, także w tej chwili pewnie mam już chyba mniej. Wtedy rzeczywiście miałem takie możliwości, że wsadzanie piłki do kosza sprawiało mi niewątpliwą przyjemność, także tak pamiętam. Natomiast nastolatkiem byłem zwyczajnym, tak samo jak inni uciekałem z lekcji, tak samo jak, ale to były 2-3 lekcje, więc to generalnie nie sprawiało jakichś trudności. Tak samo lubiłem się bawić, bardzo miło wspominam osiemnastki, świetnie wspominam studniówkę, dużo gorzej wspominam sam egzamin maturalny, a to z bardzo, bardzo różnych względów. Te sprawy są już poza mną, także zacierają się wspomnienia negatywne, zostają zawsze te pozytywne. Czy wyobraża sobie pan świat bez matematyki? No a ty sobie wyobrażasz świat bez matematyki? Ja nie. Ja też sobie nie mogę wyobrazić świata bez matematyki. Muszę powiedzieć, że ta matematyka, której w tej chwili się uczymy,
kształci nowe kadry do rozwoju technologii w Polsce. Mogę tylko ubolewać nad tym, że ten rozwój technologiczny jest hamowany przez zbyt małe nakłady finansowe państwa na naukę. Jeżeli my dajemy tam w promilach zaledwie dochodu narodowego brutto, to nasi najlepsi naukowcy sprawdzają się, ale na wszystkich uczelniach świata, a w Polsce jest ich zdecydowanie mniej. I to mnie tylko boli. Natomiast matematyka była, jest i będzie przedmiotem potrzebnym, ponieważ jak widzisz, potrafi je w sposób w miarę skumulowany wyrażać swoje myśli. Nie przejawia się to w jakiś sposób wodoleństwem. Staram się wypowiadać precyzyjnie, co również wynika z analitycznego ukierunkowania mózgu. Czy spotkał się pan z jakimiś pseudonimami nadanymi przez uczniów? No tak, oczywiście. Co już nawet nie przez uczniów, bo przez kolegów jeszcze w podstawówce. No, siłą rzeczy, jak ktoś się nazywa Baranowski, to nie może się inaczej poprzezywać jak Baran. Ja muszę powiedzieć, że to jest popularne, mnie to wcale nie przeszkadza. Każdy sobie nazywa kogoś jak chce. Pamiętam ucznia, którego nazwałem Kebab, Umpetal Kebab i do dzisiaj został Umpetalem Kebabem, a to ze względu na to, że podpisywał się strasznie niewyraźnie, nie mogłem odczytać, więc stwierdziłem, że to jest jakiś Umpetal Kebab. I tak został, więc u mnie Baran uważam jeszcze za całkiem nie najgorsze, powiem inaczej, w naszej szkole słyszałem gorsze. A teraz proszę pana o dokończenie zdania. Skoro Matwis to szlachta, Human to? Najbliższa rodzina szlachty. No i tym optymistycznym akcentem chciałem wszystkim podziękować. Pani redaktor, dziękuję również bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, prawdopodobieństwo trafienia w totolotka szóstki w totka jest jak 1 do 13 983 816. To łatwo policzyć z kombinacji 49 po 6. A jak sami Państwo widzą, to jest 1 do 14 milionów. Ale myślę, że ci, którzy się tutaj uczą, zdobywają wiedzę, idą dalej w świat, kształcą się na uczelniach, są wartościowymi ludźmi, zakładają fajne rodziny, to jest więcej niż ten totek. Trafienie w totka nie zawsze daje szczęście, natomiast wykształcenie się, dobre prowadzenie dobrej działalności, dobrego wykonywania swojego zawodu, sprawdzania się jako członek założonej przez siebie rodziny, to jest więcej niż ten totolotek, czyli więcej niż 1 do 14 milionów, czego oczywiście wszystkim serdecznie życzę Wam też.